Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie tygodniowe Byki, Koziorożce i Panny. Czytanie jest na przyszły tydzień od 18 do 24 lipca, oczywiście 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zestawcie. Zachęcam również do zajrzenia na mój opis pod filmem. Jest tam kilka informacji na mój temat i tych, które dotyczą również kanału. Proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. Będę bardzo wdzięczna jak najbardziej. Kochani, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji. I chciałabym jeszcze powiedzieć odnośnie tych czytań tygodniowych, że będę starała się nie dopowiadać żadnych kart, jeżeli sytuacja nie będzie tego wymagała, gdyż jest to przekaz na okres tygodnia. Nie chodzi w tym o to, aby ułożyć historię, scenariusze czy jakieś całościowe sytuacje właśnie w jedną jakąś tam całość, bo nie jest to nic globalnego. Tym różni się rozkład tygodniowy też od rozkładu właśnie miesięcznego. Pytamy konkretnie o to, co wydarzy się w konkretnym tygodniu. Tak więc karty mają swój przekaz, swoją energię i nie należy ich, że tak powiem, dopowiadać czy też doprecyzowywać, gdyż jest to jakby troszkę też wymuszanie na kartach odpowiedzi, wymuszanie po prostu na siłę konkretnego zakończenia, a nie o to w tym chodzi. I na pewno nie chodzi w tym o to w rozkładach tygodniowych, tak? Więc ja staram się szanować też to, co karty mają do powiedzenia. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to ich po prostu nie dopowiadam. Robię to w rozkładach miesięcznych, czy w jakichś konkretnych zapytaniach na przykład, bo wtedy to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast karty odpowiedziały nam tylko raz, jeżeli tak będzie miało miejsce i to wystarczy. Tak więc myślę, że możemy już zaczynać. Zaczynamy od byczków. Zaczniemy od aniołka dla Was na ten tydzień, na nadchodzący tydzień od 18 do 24, karta opiekuńcza dla byczulisiów. Byczuliśki, moje kochane, co tam dla Was na ten tydzień w energii? Ten tydzień w energii, poparcie. Zaoferuj komuś swoje poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. Ok, to będzie tutaj w naszym tle, jeśli chodzi o Waszą kartę opiekuńczą na ten tydzień. I teraz Wasza energia na nadchodzący tydzień, ale najpierw sobie w ogóle jeszcze przetasuję dla Was karty, co będzie chciało się tutaj w wielu, we wszystkich aspektach, o które zapytamy. O wszystkie aspekty, o które zapytamy, co będzie chciało się tutaj pokazać. Okay, jeszcze sobie przełożyłam karty i możemy zaczynać. Jaka będzie Wasza energia na nadchodzący tydzień? Ok. Co może się wydarzyć? Co w miłości? Jestem. Więc mieliśmy tak, Wasza energia na nadchodzący tydzień, co może się wydarzyć, co w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse i rada. W tle czytania mamy trójkę kielichów, już ją widzę, ale Wy jej nie widzicie, więc robimy sobie tak, aniołka damy tutaj. Aniołka, kartę opiekuńczą. Tutaj damy te nasze energie na nadchodzący tydzień. I w tle czytania mam
mamy trójeczkę kielichów. Ok, zaczynamy. Więc co wydarzy się w najbliższym tygodniu, jako energię ogólną będą miały byczki? Będą w energii ogólnej pasia monet. Paść monet, więc ogólnie czekają Was jakieś nowe szanse. No powiem Wam, że to jest okazja też, jakby w tym tygodniu może takie coś się rysować. Okazja do jakiegoś nowego rozwoju. Okazja też do tego, żeby polepszyć swoją sytuację materialną. Być może jest to początek, jakiś zalążek jakiegoś etapu przedsięwzięcia materialnego, jakiś początkowy etap. Tutaj w tej karcie pazia monet bardziej stawiamy na naukę jakichś praktycznych umiejętności, tak, które będzie można wykorzystać. Być może będziecie coś takiego w tygodniu, w tym bieżącym, nadchodzącym tygodniu potrzebować, aby po prostu realizować jakiś wyznaczony cel na ten tydzień. Głównie tutaj skupia się ta karta jednak na tych procesach materialnych i takich procesach też zachodzących wokół tej materii. Może to być, słuchajcie, też, nie wiem, może akurat macie jakieś, mamy teraz miesiąc lipiec, no raczej obrony to już chyba były, chociaż są jeszcze obrony w miesiącu lipcu. Jest to też jakby karta symbolizuje studenta, więc może macie w tym miesiącu jeszcze jakieś dodatkowe egzaminy, które Wam się przeciągły na miesiąc lipiec, czy to na studiach, czy no, najczęściej na studiach. No i to jest też taka refleksja. To jest też taka refleksja, ciekawość świata, więc może tutaj będziecie w ogólnej takiej energii. Też mogą być to dobre wieści w sprawach finansowych, też tak może być. Być może będziecie zgłębiać jakąś dodatkową wiedzę, przeglądać jakieś dodatkowe źródła co do przyszłych jakichś Waszych działań czy przedsięwzięć. Co mamy na pozycji, co może takiego się wydarzyć? Może się wydarzyć ósemka mieczy, więc tak naprawdę możecie poczuć jakieś ograniczenia, możecie poczuć jakieś uprzedzenia do czegoś, do kogoś, bo to jest energia, może dotyczyć po prostu takiej waszej energii, że wy możecie w takiej energii być lub możecie mieć do czynienia z taką energią, ale pamiętajcie, że ograniczenia i uprzedzenia są tak naprawdę tylko w naszej głowie, tak? To są nasze wyobrażenia. I jak gdyby jesteśmy tutaj w tej karcie więźniem samego siebie, więc może wydarzyć się to, że po prostu się na coś będziemy blokować, komuś będziemy wyznaczać granice lub w czymś będziemy wyznaczać granice. Nie wiem, być może w relacji, w związku, być może w pracy, wiecie, może nie dacie sobie nałożyć na siebie zbyt wielu obowiązków, może jesteście przed urlopem i nie chcielibyście, że tak powiem, się nadmiernie obciążyć i też powiedzmy, no tyle, ile możecie, ok, aczkolwiek jak gdyby, wiecie, jeżeli w ósemce mieczy jesteśmy, nie wiem, przed urlopem, mamy dużo obowiązków lub są inne osoby na urlopie i musimy za nich wykonać pewną pracę dodatkową, to też zawsze pamiętajcie, że zawsze możemy poprosić o pomoc, tak? To nie jest tak, że my musimy wszystko sami, bo zawsze możemy powiedzieć, jaka jest sytuacja i zawsze znajdą się rozwiązania i tutaj nie ma co po prostu się ograniczać. Owszem, wyznaczać granice tak, asertywność jak najbardziej, więc nie ma tutaj co się czuć bezsilnym i bezradnym, tylko po prostu jak gdyby raczej unikać takiej postawy, tak? Po prostu podjąć działania, jeżeli jest potrzeba, żeby nam ktoś pomógł, więc zwrócić się o tą pomoc, jeżeli jest potrzeba, wyznaczyć te granice, tak? Natomiast raczej starać się nie blokować, tak? Jeżeli będziecie mogli, to żebyście pamiętali, aby jednak te wewnętrzne blokady jakieś starać się, słuchajcie, no chyba, że coś takiego faktycznie się wydarzy, że będziecie się w tym tygodniu po prostu nadchodzącym trochę blokować. Cierpliwość jest ważna jak najbardziej, więc cierpliwość zawsze na wszystko, że tak powiem, jest dobrym rozwiązaniem, przynajmniej w takiej sytuacji. Co w miłości, słuchajcie, w miłości ósemka monet,
Tak więc, no cóż, w miłości to jakiś będzie rozwój. Może będziecie, słuchajcie, no, możecie robić różne rzeczy, możecie próbować nowych rzeczy, różnych rzeczy i różnych jakby nowych sytuacji też. Tak, coś rozpoczynać, jakieś projekty, jakieś plany dotyczące miłości, przepraszam, nie dotyczące miłości, tylko dotyczące umiejętności, bo to jest też nauka. Natomiast, że jest to w pozycji miłości, to faktycznie może jest to takie zamiłowanie do pracy. Może akurat będziecie w tym tygodniu w takiej energii pracoholika, słuchajcie, może tak być. Nie powiem i tutaj, no oby praca nie stała się aż taką waszą miłością, bo miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast mogą tutaj faktycznie, może to wskazywać na jakiś taki pracochłonny projekt, który będzie wymagał od was wysiłku, tak? Natomiast to jest też, wiecie, koncentracja na jednym celu, też typowo karta mówi tak naprawdę o pracy. I no jeżeli mielibyśmy tutaj mówić w kontekście miłości, no to jest po prostu praca nad relacją. To może być praca nad relacją, jak najbardziej, nad związkiem, tak? A jako single mogą mieć pracę nad taką, nad zmianą może swojej energii, tak? Może tak być. Niekoniecznie, natomiast no szczególnie w miłości nam się tutaj być może za wiele po prostu nie wydarzy w tym tygodniu, więc nie ma co na siłę opowiadać. Rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie. Mamy 6 buław. 6 buław to zwycięstwo. Czy to większe, czy to mniejsze, czy jakaś tylko jedna bitwa wygrana, walka stoczona, tak? Czujemy się... Jakbyśmy, słuchajcie, wygrali los na loterii. Owszem, każde przedsięwzięcie może zakończyć się sukcesem, słuchajcie, i no i tutaj, jeżeli chodzi o aspekt najbliższego otoczenia, to może właśnie będziecie mieć do czynienia, tak, może macie jakieś takie wspólne projekty z rodziną czy z przyjaciółmi gdzieś w najbliższym otoczeniu, gdzie no, będziecie czekać na finalizację i ta finalizacja przedsięwzięcia faktycznie w przyszłym tygodniu może zakończyć się sukcesem, tak? Może macie jakieś wspólne plany, wspólne projekty, które były w trakcie. I tutaj wygląda na to, że jakby nadejdą dobre wiadomości, jest jakiś sukces, jakieś zwycięstwo w tych relacjach, czy w tych projektach, które wspólnie z rodziną, czy też z przyjaciółmi planowaliście, tak? Mogą być to jakieś tam planowanie, choćby nawet urlopu, tak? Zawsze to jest jakieś zwycięstwo, jeśli w większej grupie osób dogadujecie się, gdzie jednak pojedziecie, tak? I może akurat wyszło na wasze, może tak być, dlaczego nie? To jest też taka akceptacja, słuchajcie, społeczna i może idzie z otoczenia, z zewnątrz w przyszłym tygodniu taka akceptacja, tak? Taki wasz sukces może, tak? Może coś tam w rodzinie działo się, miało miejsce i jednak wyszło znowu na wasze, tak? Może został jakiś wasz pomysł zaakceptowany, może tak być jak najbardziej. Jest też jakieś spełnienie nadziei i pragnień, które mieliście na ten taki okres tego tygodnia lub czekaliście na jakąś może decyzję czy współdziałanie rodziny czy znajomych. I tyle. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, mamy królową buław. Królowa buław na tej pozycji, no to jest, wiecie, kobieta, no właśnie, o ognistym temperamencie, tak? Fakt, to jest też jakby dobry czas na podjęcie decyzji i to jest istotne, jeśli macie o czymś zdecydować w pracy, czy ta praca, czy nie ta praca, czy nadal ta praca, czy inna praca, czy dodatkowa praca, to jest przyszły tydzień najwyraźniej dobrym czasem na podjęcie decyzji. Słuchajcie, no tutaj to jest taka energiczna i dynamiczna energia i osoba, tak, więc... Jeszcze nie powiedziałam, no właśnie, w energii królowej buław to oczywiście ogień, więc możemy tutaj mieć w pracy i w finansach do czynienia z osobami z trygonu ognia, czyli strzelec, baran, lew. I tutaj mamy też monety, mamy trochę monet, trochę buław, trochę mieczy, aczkolwiek jeżeli chodzi o osobę, to tu jeszcze mamy tą młodą energię w postaci pazia monet, natomiast wydaje mi się, że tutaj się jakoś konkretnie osoby nie będą specjalnie zaznaczać, jeżeli byście mieli w otoczeniu, nie mamy tutaj na razie żadnej wielkiej arkany, więc nic tutaj chyba konkretnego nie chce się pokazać.
Natomiast wiecie, w pracy wskazuje na to, że trzeba się zaangażować w daną sprawę czy sytuację w pełni, tak z pasją, wiecie, tak? By w taki twórczy sposób nie powstrzymywać się przed dążeniem do wyznaczonego celu, i to jest istotne. Też będziecie może uczyć się kontroli nad emocjami. Tutaj należy w tej karcie też pozostać wiernym swojej intuicji. I tyle, chyba tutaj nic więcej na tą pracę. Słuchajcie, nie ma konieczności na przyszły tydzień. I jeszcze mamy radę. Rada to 10 kielichów, no więc bardzo fajna energia, jeśli chodzi o przyszły tydzień. Zadowolenie, pełne spełnienie emocjonalne, czyli bycie jednak w takim poczuciu szczęścia, bezpieczeństwa emocjonalnego. Być może radą jest pomyślenie o małżeństwie, o rodzinie, tak, o związku takim, o wprowadzeniu jakiegoś większego ciepła do relacji, do rodziny. Być może będzie to czas na pogodzenie się z kimś, jest to też całkiem możliwe i dzięki temu poczujecie taką pełnię bezpieczeństwa. Jest to też karta rodziny, długotrwałego spokoju, więc być może coś takiego jest właśnie w radzie na ten tydzień, aby po prostu próbować spełnić swoje życzenia i wierzyć w to, że ułoży się wszystko najlepiej jak może. W tle czytania mamy trójeczkę kielichów, czyli może będziecie mieć w przyszłym tygodniu jakieś uroczystości, imprezy, jakieś świętowanie, jakieś po prostu zabawy, szczęśliwe wydarzenia, słuchajcie, mogą być to i jakieś w tle romanse, flirty, dlaczego nie, imprezy integracyjne. Chociaż są wakacje, to w lipcu, sierpniu raczej imprez integracyjnych nie robimy, raczej się nie odbywają. Ewentualnie w tle jakieś szczęście, być może związane z dziesiątką kielichów i powrót do związku. Słuchajcie, no chyba, że ewentualnie w tle czytania jest bycie na uroczystości jakimś świadkiem na ślubie lub rodzicem chrzestnym. Okej, w następnym filmie zapraszam do czytania koziorożce.